Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta, jest gościem audycji samorządowej z Ratusza. Witam gorąco. Dzień dobry, witam. I zaczynamy od pieniędzy. 300 tysięcy na remonty ełckich zabytków. To już kolejna transza, kolejne pieniądze na te remonty. Tak, już od kilku lat staramy się ratować ełckie zabytki, które znajdują się, których właścicielami są zarówno instytucje, samorządy, mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe albo przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych. Zależy nam na tym, żeby ta tkanka miejska, ta tkanka zabytkowa nie ulegała dewastacji, degradacji. Stąd przeznaczamy środki. Pierwsze dotacje przyznaliśmy w roku 2011. Była to kwota 180 tysięcy, obecnie 300 tysięcy złotych i każdego roku kilka kamienic bądź budynków użyteczności publicznej, świątyń zyskuje nowe oblicze dzięki tym środkom. W tym roku między innymi budynek przy ulicy Armii Krajowej 20, czyli budynek zabytkowej kamienicy, w której znajduje się apteka, czy budynek mieszkalny przy ulicy Wojska Polskiego, albo tak zwany duży kościół. To są te instytucje, te miejsca, które będą podlegały renowacji. Dodam tylko, że prawnym obowiązkiem jest wspieranie wszystkiego, co zostało wpisane do rejestru zabytków, a może zostać jeszcze uchronione od dewastacji. Stąd jako miasto wspieramy te przedsięwzięcia. Także 300 tysięcy na remonty ełckich zabytków zostanie wydane na pewno dobrze. Teraz zmieniamy temat. Kolejna inwestycja miejska została zrealizowana. Zmodernizowane zostały schody terenowe pomiędzy Puławskiego a Wojska Polskiego. Zależy nam na tym, żeby te wszystkie miejsca, z których korzystają ełczanie, turyści, w szczególności ciągi piesze, miejsca publiczne, miały odpowiednią jakość i można było z nich swobodnie korzystać. Stąd zmodernizowaliśmy schody terenowe, które zostały wykonane we własnym zakresie kiedyś przez miasto. Są to schody łączące ulicę Wojska Polskiego z ulicą na wylocie ulicy Mickiewicza z ulicą Puławskiego. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 220 tysięcy złotych. Zostało wszystko wykonane z bardzo trwałego materiału, z granitu i innych elementów, które dają poczucie trwałości, bezpieczeństwa, estetyki i oczywiście dają możliwość dalszego zagospodarowania terenu wokół. Od inwestycji przejdźmy może do tego, co dzieje się w mieście, a w mieście dzieje się sporo. Zaczynamy od maturzystów. Dziś rozpoczynają się matury, pierwszy dzień zmagań maturzystów, tak zwanego maratonu maturalnego. Pan pamięta swój maraton? Oczywiście, pamiętam doskonale tematy. A ile to lat temu było, jak mogę zapytać? To było w 93 roku. Pamiętam tematy, które miałem na maturze z języka polskiego, z historii, z języka rosyjskiego, które zdawałem. A dzisiaj wszystkim maturzystom, ełckim maturzystom, przystępującym do egzaminu maturalnego w ełckich szkołach. Dzisiaj i w kolejne dni, bo matura potrwa aż do 27 maja, życzę spokoju, życzę sukcesów i dobrych wyników. Do matury przystępuje 728 absolwentów ełckich szkół ponadgimnazjalnych, w tym 99 z zespołu szkół samorządowych, czyli z naszego liceum, które podlega samorządowi miasta Ełku. Oczywiście zdanie egzaminu maturalnego daje możliwość dalszej kontynuacji nauki, choćby na studiach wyższych, na uczelniach wyższych. Dlatego to powodzenie w szczególności się przyda. Jest maj, czyli okres taki tradycyjnych matur, które pewnie wielu z nas pamięta. Dokładnie pamiętamy, chociaż to już było 20 lat temu, ale pamiętamy te nasze matury. To życzymy powodzenia maturzystom i zmieniamy po raz kolejny temat. Tym razem o zwiastunach wakacji. Coraz więcej tych zwiastunów wakacji. Kolejny zwiastun w naszym mieście to, że rozpoczęła swoje kursy Ełcka Kolej Wąskotorowa. Ełcka Kolej Wąskotorowa, nasza atrakcja turystyczna, ale także nasze dziedzictwo ełckie,
funkcjonuje od maja do sierpnia w przewozach regularnych. Zachęcam do korzystania z tej atrakcji. Kolejką wąskotorową możemy jeździć w wybrane dni tygodnia określone przez Muzeum Historyczne w Ełku, które prowadzi Ełcką Kolej Wąskotorową. Trasa przejazdu to Ełk, Sypitki i powrót. Odjazdy są zazwyczaj o godzinie 10 z Ełku, z powrotem o 12.45. Oczywiście istnieje możliwość także wyjazdów grupowych, zamawianych wydarzeń na życzenie. Dodam, że w ubiegłym roku, w 2015, odbyły się 124 przyjazdy Ełcką Koleją Wąskotorową, z których skorzystało blisko 20 tysięcy osób. To pokazuje, że ta kolejka, choć już sędziwa, to jednak cały czas przyciąga i dodam, że przyciągać będzie, ponieważ prowadzimy projekt takiej rewitalizacji, odnowy tego miejsca. Chcemy, żeby ono zyskało jeszcze bardziej, mówię tutaj o atrakcyjniejszej formie, mówię tutaj o muzeum i innych elementach, które będą przyciągały na pewno mieszkańców miasta, ale przede wszystkim turystów. Zachęcam do korzystania z Ełckiej Kolei Wąskotorowej. O tych remontach to na pewno jeszcze będziemy mówili, o tych atrakcjach. Teraz po raz kolejny zmieniamy temat. O uwagę poprosimy wszystkich seniorów. Karta Seniora, pomysł, który jest realizowany w naszym mieście. Coraz więcej punktów, coraz więcej usług, coraz więcej ulg. Bardzo cieszę się, że ta inicjatywa, którą przedłożyłem radnym, ale także Radzie Senioralnej, zyskała akceptację. Przyjęliśmy Ełcką Kartę Seniora i jutro o godzinie 13 wręczymy pierwsze. To będą symboliczne takie karty seniora, oczywiście z których można korzystać, ale pierwsze takie uroczyste wręczenie kart odbędzie się jutro o godzinie 13, ale jutro także podpiszemy pierwsze porozumienia z prywatnymi przedsiębiorcami, a jest ich ponad 20, którzy chcą udzielać, oprócz tych ulg przyznanych przez miasto, którzy chcą udzielać ulg seniorom. Wnioski przyjmujemy od 1 kwietnia, czyli od ponad miesiąca. Do dzisiaj wpłynęło około 1000 wniosków o wydanie Ełckiej Karty Seniora. I jutro te karty, pierwsze karty będziemy wydawać. Przypomnę, że mogą z niej skorzystać seniorzy, mieszkańcy naszego miasta, którzy ukończyli 60 lat. I taka karta daje możliwość szeregu zniżek na basenie, w Muzeum Historycznym, na wybrane wydarzenia w Ełckim Centrum Kultury, ale także na zakupy produktów czy usług w ełckich sklepach, tych, które stały się naszymi partnerami. Także zachęcamy seniorów do składania wniosków o te karty. A na zakończenie, jak zawsze, wydarzenia tygodnia, coraz więcej tych wydarzeń, to znaczy, że sezon w pełni. Tych wydarzeń jest coraz więcej, będzie ich jeszcze więcej. Już w czwartek, w ramach artystycznych czwartków Ełckiego Centrum Kultury w Szkole Artystycznej, odbędzie się spotkanie z biografem księdza Jana Twardowskiego, Waldemarem Smaszczem, który jest jednocześnie autorem książki. To spotkanie odbędzie się o godzinie 18 w sali koncertowej Szkoły Artystycznej. Wstęp jest wolny. Zachęcam do przyjścia, posłuchania, spotkania się z biografem. Proponujemy również kolejny weekend gier planszowych w Ełckim Centrum Kultury, planszówecki. Będzie to już trzecie spotkanie z miłośnikami gier. Zapraszamy rodziców z dziećmi, by w ten ciekawy sposób spotkać się i trochę pobawić się w Ełckim Centrum Kultury. Pierwsze kroki w stylu latynoskim to kolejna oferta, tym razem dla pań, 7 maja w Szkole Artystycznej od godziny 15. Odbędą się warsztaty, są one odpłatne, cena za warsztat 25 zł od osoby. No i turniej deblowy tenisa ziemnego na kortach ze sztucznej nawierzchni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na kortach tenisowych 7-8 maja od godziny 10 odbędą się te
zawody, na które serdecznie zapraszam zarówno mieszkańców Ełku, jak i regionu. Zachęcam oczywiście do korzystania z parku wodnego, parku linowego i innych obiektów miejskich, w których można spędzić miło, atrakcyjnie czas i oczywiście korzystania z promenady miejskiej, siłowni zewnętrznych i innych obiektów. A że pogoda nam sprzyja, także warto nie siedzieć w domu, tylko wybrać się gdzieś i skorzystać z tych atrakcji. Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta, był gościem Radia 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.